Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest Supermarket Simulator, live'owa nasza rozgryweczka. No i co, proszę Państwa, weszła w końcu ta aktualizacja, nie? Także bardzo dobrze, bardzo dobrze. To się chwali. W końcu są magazynierzy, szanowni Państwo. Jak się z tym czujecie? Tam widzę, że Bartosz pisze, że noszą tylko spółek magazynowych. Tak, tak. Ale noszą, nie? Także o tyle dobrze. Generalnie to nie tylko to weszło, no są też etykietki, tak? Cenówki. Także to jest dosyć istotne. Dobra, włazimy do sklepu. No dobrze, wszystkich Państwa witam serdecznie. Co my tutaj mamy? To mamy tu ziemniaki. To te ziemniaki można byłoby od razu wyłożyć, nie? Ale zrobimy to tak. Spryciarz Pabelus, nie? Jakbyś ma poustawiał. Ale dzięki temu teraz mamy wszystkie regały oznaczone, nie? Ziemniorami. Klawiatura do pisania jest aktywna, jeśli płacą kartą. Tak, wiem. Odcinki to już na jutro i dwa na pojutrze są nagrane, także wszystko ja już mam to ogarnięte. Na spokojnie. A spokojnie. Dobra, proszę Państwa, jeśli mowa o kwestiach związanych z modami, tutaj mod, który automatycznie zmienia ceny, został ustawiony tak, żeby zmieniał ceny o 20 centów wyżej względem ceny rynkowej. Także tak to zrobiłem. Podsumujmy sobie dzień. Dobra, 2808 dolców obrotu. Komputer można dać do magazynu. Tak, wiem. Ale my tu nie mamy magazynu. Tutaj magazynu nie mamy. Natomiast ze względu na fakt, iż bo ponieważ mamy odpowiedni level, można byłoby pomyśleć nad tym magazynem. Kurczę, teraz jak pomyśleć nad magazynem, to by trzeba było dać tam możliwość wejścia, nie? A, rachunki Wojtek pisze. Dobra, dzięki. Zaraz to ogarniemy. O, i to podwójne. Jezus. Co tu się wydarzyło? No dobrze, szanowni Państwo. Zobaczmy, co my tam mamy. Ciucierki gdzieś można wyrzucić, czy tak? Za bardzo miejsca nie ma, ale zobaczmy. Może coś tam zmieścimy. Kierowniku mody. Ten mod do cen jest fajny, ale nie podmienia cen tych, co się zmieniają na nowy dzień, albo mnie to nie działa. No zobaczmy, bo teraz mamy nowy dzień. 3.42, 3.60, zaokrągla. On zaokrągla. Tu jest zmieniona cena. 5.58, 5.70, więc 2.49, 2.60, zmieniona. 6.35, 6.50, zmieniona. Tutaj też pozmieniana. No tu również. Wszędzie w okolicach 20 centów, tak jak ustawiłem. A, czekajcie, bo kurde... Już można schować. O. Z poprzedniego live'a zostało. A
Ale mi chodzi o standardowy produkt. Chodzi o te, co na wejściu mówią, cena wzrosła lub spadła. No dobrze, to co tutaj u nas teraz wzrosło lub spadło? Zobaczmy. Jak gdzieś zauważycie strzałki, to krzyczcie, nieważne w którą stronę, czy czerwoną, czy zieloną. A co, to nic się nie podniosło? Ty no, bez jaj. Czyli tobie chodzi o te zmiany różnic w cenach. No ale to kuźwa, nie wiem, wy zauważyliście, żeby coś tutaj się zmieniło, jeżeli chodzi o cenki? Bo tak na dobrą sprawę to powiem szczerze, cholera, nie wiem, no. Wydaje się, że nie. Dobra, musimy trochę potowarować. Ser? A który? Maniakalowy? A, rzeczywiście, maniakalowy ser. Dobra. 4,8, 4,20. Cena zmieniona jest. Cześć Magdalena, hej, hej. O! Przyszedł nasz makler kanałowy. Maniakalku, dobry. Dobra, zamawiamy po kolei. Co to tam, 18 czokapików, to wezmę po kartonie na razie wszystkiego. Znaczy mąki wezmę ciut więcej, oleju jeszcze ciut więcej. Dobra, ryż basmati. Te kolkę jeszcze mamy, jeszcze stoi tutaj obok na podłodze. Co mam zrobić, jak nie mogę pobrać melon loader? Bo jak próbuję pobrać, to wyskakuje komunikat supermarket exe, błąd systemu. Czekaj, jak próbujesz pobrać melon loader ze strony internetowej, to ci supermarket.exe błąd systemu wyskakuje? No co ty gadasz? Nie za bardzo rozumiem. A gdzie smerfetki? Nie bój się, czuwają. O, Andrzej o 19.40 wychodzi na nockę. No popatrz ty. Jak ty możesz mi to robić, no? No ja też, Adam, nie wiem czemu. Nie znam twojego komputera, nie znam twojego systemu, nie wiem, co tam masz, więc no, niestety, ale w tym aspekcie nie pomogę, jeżeli coś nie jest standardowego. Może jest tak, jak tutaj jeden z widzów pisał, że antywirus ci to blokuje. A chociaż nie powinien tak naprawdę. W przypadku melon loadera nie powinien.
A, to są frytki, kuźwa, mi się z czokapikami potępowało. Windows Defender się blokuje. Windows Defender nie zablokuje na tyle, żeby wyświetlił egzeka od supermarketu. Na pewno nie melona. Już prędzej zablokowałby moda z Nexusa. Wiecie co, czekajcie. O. Że pilnować, żeby tutaj na wszystkich tych półkach, gdzie mają być dane produkty, to żeby przynajmniej po jednym się znalazło, właśnie żeby cenówki ustawić. Popatrz, jak nazywa się twój sklep. Aha, pokaż, jak nazywa się mój sklep. No, mój sklep się nazywa supermarket. Nie da się zmienić nazwy sklepu, natomiast nieoficjalnie nazywa się pod mokrą smerfetką. Dobra, zobacz, maniakelku, ile ci sera sprowadziłem, widziałeś? Popatrz, ile tutaj będziesz miał, to cała półka na dole. Cześć, Kiniu. Kiniu, apeluję do ciebie o rozwagę. Bardzo rozważna. Bo widzę właśnie. Uważaj, bo cię piekło pochłonie. Zobacz, maniakelku. Jeszcze serek tutaj masz. No jak musisz, to leć, no. No szkoda, no. Dobra, proszę Państwa, trzeba przeprowadzić obławę w Katowicach. Kto chętny? To maniakel też idzie do roboty? Patrz, Andrzej do roboty, maniakel do roboty. Ja tyle sera sprowadziłem, a ten spierdziela. No. O, sołtys jest z Krakowa. Dobra, no to czekaj, to się śmigłowiec zamówi i myślę, że bardzo szybko tam dolecę do ciebie. To już możemy we dwóch działać. Bardzo dobrze. Musimy przemyśleć temat, jak kurde poprzestawiać w tym sklepie, bo jak my mamy odblokować magazyn tutaj. Była aktualizacja, tak? Obława potrzebnej jednostki AT. Wiesz co? A może? Tak, mogą chłopaki się przydać, także wezwij tam. Zresztą też się przy okazji rozerwą trochę. No
to jak tak to Black Hawka się tutaj poderwie, to... Z babic. Słuchajcie, jaką ja dobrą kawę dostałem. Kurczę, powiem wam szczerze, pochwalę się, naprawdę, to przekozacka jest. Przepychoda jest. To jest Angelo. Cześć, truskaweczko. Właśnie się chwaliłem kawusią. Z tego wszystkiego ser źle rozłożyłem, kuźwa. To ja, siemanko. Masz może tego moda na automatyczne ceny? Wszystko jest w linku filmu. Znaczy w linku, w opisie filmu o modach. Tam sobie przejdziesz i będziesz miał. Arabika czy Robusta? Słuchaj. Nieważne jaka. Ważne kto robił. To jest najważniejsze. Kawusia ręcznie ucierana, widzisz? Widzisz? I widzisz? Wiem, że będzie pyszna. No, obiecałaś i tak jest. Także takie chocki klocki. Żeby nie było, nie? Bo to tam... Czekajcie. Cholera, które to, kurczę, tutaj coś odpowiadało za... To? Ja. To jest layout. Uno momento. Przechwytywanie ekranu. To to by było... O! Co mnie tutaj się rozrobiło się? Patrzcie. Patrzcie i płaczcie. Taka jest. Z taką tutaj, słuchajcie, fajną pianką, która już zostanie na zawsze. Widzicie? Widzicie? Ukochana mi zrobiła. O-o. Wiecie co? Chyba spierdzieliłem grę. No, kuźwa. Wziął i popsuł. Też Logitecha masz, myszkę? Wszystko na marne poszło. Cała robota. Ech. No tak. Oj, pan Bellusku, naucz się kuźwa sejwować przed takimi manewrami, bo... No ale co, no, kawą się podjarałem. Nie wolno? Ups, no, dokładnie. Takie ups, które kosztowało 20 minut czasu.
O, a co właśnie z ekranem? No i czemu nie czytałeś, synu? Znaczy, nie chcę mi jak rzeka przechwycić. Trzeba uruchomić wyobraźnię taki live w ciemno. No wiesz, truskaweczku, tak. Czekajcie. Poczekajcie chwilkę, zaraz coś sprawdzimy. Ja ci to popikam zaraz, ty. Łobuzie, ty. No i zobaczmy teraz. O, widzę, że na grubo idzie. O co ci chodzi? Co cię kuźwa boli? Weź odśwież mi to. Tytuł okna musi się zgadzać. No to kuźwa przecież się zgadza. Już mają mnie serdecznie dosyć i... O, wiesz. Dobra, nie rozumiem tego, co tu zaszło, ale okej, niech i tak będzie. Już nic wam więcej nie pokażę. Jakby się rozwaliła system. Najwyraźniej tak, kochanie, najwyraźniej tak. No i teraz o. Dobra, wiecie co, to zastosujemy w takim razie inną taktykę. Mam pomysła. Weźmy tylko to mleko tutaj, o. No właśnie, nie denerwuj ludzi, wiesz, żeś mnie nadenerwował dzisiaj. To wszystko przez widzów łapek nie dają. No to widzisz, patrz. Dobra, czekajcie, zakończmy ten dzień. To zawsze ciut więcej kasy. O, a teraz to jakby tak mniej było. Cholera. O, mydło się zmieniło, to zobaczmy. O, jest dobrze. Działa wszystko. Jak ja to kurczę teraz mam poustawiać, żeby było dobrze. Bo tutaj to jest miejsce dla ludzi, co by się kolejka ustawiała, no to tak trochę nie wypada. A muszę dwie lodówki przynajmniej zabrać. Może dać je tu? Tymczasowo oczywiście. Jedną bym wgramolił tutaj. Drugą mogę wgramolić tutaj. Niech tak będzie na razie. Cześć, Charles. Czemu nie masz magazynu? No nie odblokowałem mu. No. Właśnie pracuję, żeby go odblokować. I tu... Kurczę, powiem tak, z tych wszystkich magazynów, które żeśmy ostatnio wykupili, to ten będzie najtańszy, no bo to było po 800, nie? Wcześniej kosztował 6 koła, potem 1000, a teraz 800. Tada! No ale musimy dodatkowo jeszcze wydać hajsiwo. I czy to już odblokowało mi tam wejście? No, bardzo dobrze. Nie mam tyle pieniędzy. Ile licencja by kosztowała? 1950, tak? Okej. Rachunki.
zrobimy tak. Kupmy... ze trzy te regały. Dobra. Musraka. No i co z nią? Co z musraką? Widzę, że ci się Maciej spodobało. Dobra. Trzy regały magazynowe mamy. No, to możemy powrzucać. I niech sobie tam chłopak radzi. No daj, że zamknij, bo ja ci chciałem tylko wrzucić. No. To musimy jeszcze raz ustawić, bo... O, właśnie. O. No nie będę za niego robił. Jak mam go zatrudniać, to... To niech on to robi. A, mydełko jeszcze musimy też zobaczyć. Aha, mydełko jest dobrze. Parmezano. A parmezano? A to parmezano to ja muszę tutaj, o. No dobrze, zatrudnijmy tego miglanca. Hiring. Proszę uprzejmie. No i kto idzie na plażę? Cześć, herbaciana kluska. Shira, czy tylko u mnie jest problem, że magazynier się zacina, w sensie stoi na wprost półki w magazynie i patrzy się na produkt, który powinien wyłożyć? A weź tak się przypatrz, czy on go przypadkiem nie chce zapierdzielić. I kombinuje, jak wynieść ze sklepu. Kamil, daj mu umowę o pracę, ja swojemu dałem zleceniówkę i robi wszystko dwa razy wolniej. Widzisz, jaka podłamenda? Piotr, kierowniku, ale uwaga, jeśli wejdzie Miglans, on będzie dążył do wypełnienia półek na 100%. Ja mu tego nie bronię. O ile ma towar. Andrzej, ja polecam zwolnić i na nowo zatrudnić magazyniera. O, widzisz. Widzisz, Shira. Andrzej dobrze mówi. To nie był odpowiedni kandydat. To był taki, można powiedzieć, taki... Szukam dobrego słowa. Takiego bardziej kulturalnego, ale nie znajduję. Opierdalacz po prostu to był. O, widzisz, Solar znalazł. Leń. Tak. Dziękuję za rady, skorzystam. A proszę cię uprzejmie. Dobrze. To lecimy dalej. Mamy 2469 dolarów na koncie. Co my z tym możemy zrobić? Możemy kupić karton oleju, znowu muszę kupić ser, wodę, jaja. Piotr,
Polecam tego moda RDC. No ja go właśnie wypierdzieliłem, wiesz? A czekaj, zmiana pliku. A ze zmianą pliku CFG? No powiem ci, ja bym pozmieniał w tym modzie te minusowe punkty, wiesz? Bo mi tak levele poleciały, że ło. Andrzej, ja po tej aktualizacji wreszcie się pozbyłem kartonów ze sklepu. No właśnie, a widzisz. Takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, no działamy dalej. Ja już nic nie pokazuję, żadnych kawuś, żadnych tych. Pochwaliłem się czym mogłem. Ale takiej kawusi jeszcze nie piłem. Teraz będę tak przeżywał jak żaba okres i pierdzielił do usrania śmierci o tym samym. O, musraka, proszę, Maciej, chciałeś, masz. Dobra, łososia, te skalopki, kotleciki. Zrobię ci rano. A obiecałaś, że po live'ie? Nie płacz. Jeśli chcesz coś pokazać, to albo kamerka i pokazać na love, co? Albo zapisać. Na love, tak? Jeszcze na love byś chciał. A, kawusie, rozumiem. No dobrze, dobrze. Dobra, jogurty jeszcze. Fajnie, słuchajcie, bo jogurty teraz też można więcej dołożyć. Więc to fajne jest. I masełko też. No i po co ja te kole zamówiłem? A, bo to jest ta. Klasik. Dobrze. W tym pliku RDC Tweak. Okej. Okay. Trzeba będzie. Bo ja go wywaliłem całkowicie, Piotrek, wiesz? Całkowicie go wypierdzieliłem, bo zrobił mi się w pewnym momencie z 50 poziomu 47. I mnie trochę tam ciśnienie skoczyło. Penalty for products missing. No i bardzo dobrze. Magdalena, to, że masz na komputerze napisaną ilość, jaką posiadasz, to jest jakiś mod? Tak. To jest mod i jak wejdziesz na kanał, to ja wczoraj zrobiłem film o tym. Zaraz w sumie po live. Łącznie z linkami w opisie, więc... Dzień dobry całej załodze, szczególnie z perfetką. O! Dreamer! Kuźwa, ty! Tobie się pochwalę! Ty, weź, puść to pudełko, ty! Tylko zapiszę. Ty wczoraj, synu, zadałeś tu pytanie, czy mam jeszcze swój kufelek. No? Także wiesz. To pokazać, nie pokazać? Dobra, pokażę ci, masz, kuźwa. Gdzie było to przechwytywanie okna? Nie, ekranu. Stryk i ciach. Patrz! Dreamerku. Jest! Tak jak chciałeś.
ze wspaniałą, najlepszą, najpyszniejszą kawusią na świecie. Dobra, nie wyłącz gry, Ciulu, nie wyłącz gry. No, udało się. O, cześć diabełku! Dobry dzień. Nic nie ubywa... Znaczy, no wiesz, no na zdjęciu ciężko, żeby ubyło. No, chyba, że zacznę wpieprzać zdjęcie. O, truskaweczka. Truskaweczka, chodź do mnie i ten, i zamknij drzwi do studia. Maja znowu puściła bącza i truskawka ucieka. Chodź, ale nie... Ale to, po co ty otwierasz te drzwi? To tu wpadnie zaraz. Zostaw tego śmierdziela. Co za pierdziel, cholera. Dziękuję, Pawełku. Pamiętam go od początku twojego kanału. O, widzisz. Tylko, że na początku był inny. Słuchaj, czy ona ma jakieś uczulenie na live? Kochanie, to naprawdę, to jest, nie zauważyłaś prawidłowości, że co jest live, to Maja zaczyna walić z chałubicy? Co? Jak zwykle zwala winę na biednego pieska. Ale co, że truskawka? Truskawka zwala winę na biednego pieska? Filtr gazowy na zad i poko... O, ty, Krisu, kuźwa, to jest myśl, rzeczywiście. Maja. O, coś ci pokażę. Co Maja je, że tak sra? Ona nie sra, ona po prostu bezczelnie, chamsko, kuźwa, i z pełną świadomością tego, co robi, pierdzi. Zawsze wtedy, kiedy jest live. O, cześć Maniuś. Pogłębia efekt cieplarniany. No. Ej, musiał chyba kuźwa wam w końcu przepchać ten filtr cząstek stałych. Jak aktualizacja? Ja aktualnie gram i podoba mi się takie 8 na 10. Nie no, słuchaj, teraz jest fajnie. No, wiesz, że nie mieliśmy tu magazynu, no to teraz jak prowadzili tę aktualkę, to od razu magazyn kupiłem, nie? Maja niby pszczółka, co ma bzykać, a to piesek, co bączki puszcza. No... No, widzisz, tak to właśnie jest z waszą Mają. Już wiemy, z czego Maja zasłynie na tym kanale. Będzie sławna na cały świat, o ile ten świat przetrwa. Najty antybunkowe. O, Ossa! Atakuje! Ossa, 20 zł.
Witam serdecznie. Dużo mnie ominęło? Czy dużo cię ominęło? Znaczy, wiesz co, w sumie to nie. W sumie to nie jakieś 20 minut, bo 40 minut trwa live, ale musiałem robić od początku ze względu na fakt, że były błędy pewnego tutaj youtubera. Taki error systemu nastąpił i przypadkowo kliknąłem krzyżyk na nie tym programie, co trzeba, zamykając grę. Ma ktoś wiedzę, czy są inne zarobki przy czterech kasach? Wiesz co, Maniek, powiem ci szczerze, tak. Jeżeli nie potrzebujesz, to nie kupuj. Poczekajcie chwilę. Albo odświeżasz powietrze do ogona. Tak, taką tę choinkę, kuźwa, taką wunderbał. A ogon to ona ma sztywny, także się utrzyma. Zresztą ma to po panu. Pan też ma sztywny. Za parę dni ma urodziny, kupimy jej zestaw Fresh. O, dokładnie, taki na baterię. Taki co 30 sekund psika, nie? Cel donate'ów to będzie na wkłady, żeby cały czas pachniało, nie? Żeby tutaj nie wykończyło ludzi. Dobra, zobaczmy, co mamy, czego nie mamy. Aha, tutaj jeszcze to cholerstwo coś. Psy, które chcą się do niej zalecać, mają przerąbane, bo skutecznie wycina adoratorów. O! Opie, ona skutecznie wycina wszystko. Ostatnio to się prawie, kuźwa, nasz tutaj sąsiad jeż przekręcił na chodniku, jak Maja go tam próbowała przywitać. Dobrze, że przytomnie się zwinął w kulkę. To chciałem zamówić i tabletki jeszcze, tak? Czy co ja chciałem zamówić? A, nie, no tabletki, dobra, i ten niebieski siuwaks. I o, jeszcze straj taśmę. Myślę, że na tym byśmy przetrwali, bo to już się... budżet się kończy. Dobrze, i proponuję, co byśmy otworzyli już ten przybytek rozkoszy. Dobrze, te papiery wartościowe Maniachela to ja muszę tutaj wziąć i... Kurde, gdzieś jeszcze chyba był... Nie było już papieru? Na co mi tyle kurczaku? Wiktoria. Dobry wieczór wszystkim. Cześć, Wiktoria. Witam cię serdecznie. Dobra. Tutaj jeden ptak mi został. Więc muszę go gdzieś... Gdzie ja mam tego ptaka ulokować? No, tutaj niech będzie. Co podpieprzasz mi stąd i... Aha, że papiery. Już, kuźwa? Bez jaj, no. Dopiero co... Ej, panie. Cześć, Oninomura.
No i co ja mam z tym jednym zrobić? Ktoś by chciał jedno opakowanie tabletek do zmywarki? Jest nowy wykładowca. Dokładnie. O Jezu, Osa, przepraszam cię bardzo, kuźwa, ja ci z tego wszystkiego to brawa nie puściłem. Brawa dla ciebie. Bo chyba ci nie puściłem. No, jest magazynier, tak? Dokładnie, Wiktoria. Tabletki do magazynu, no ale to... Tam konkretnie to jest jedna paczka. Ola, witam, po ile jaja i kurczak. Olenko, dlaczego ty zadajesz takie ryzykowne pytanie? Przecież wiesz, że ja jestem gotowy ci odpowiedzieć. Dobra, weźmy mydełko. Weźmy, o, miodek. Ze dwa kartony. Co tam jeszcze mogę wziąć? Frytki się kończą. Na dwoje babka wróżyła. Albo przetrwamy, albo nie przetrwamy na tych frytach. Ale coś tu jeszcze... Bo sok pomarańczowy widziałem, że się kończy. O, właśnie. Dobrze, ryż basmati mogę dobrać ze dwa kartony. Jak się na mleko rzucili. O, skubani. Andrzej, poczuł teraz sam dokładasz towar. No, żebym się nie oduczył. A to ja już sam wezmę. Mi to nic w tej grze nie trzeba tak bardzo jak przycisk, który można kliknąć myszką zamiast z pasją, jak się siedzi na kasie. Wiesz co, no powiem ci, że dobrze by było. O, Maniuś, Maniuś. Maniek, 21 złotych 14 grosze. Do topki nie trafię, ale dorzucę się na towary do twojej stonki. Do mojej stonki powiadasz, tak? No, do topki, do top 5 to rzeczywiście jeszcze trochę zabrakło, natomiast generalnie rzecz ujmując, to bardziej do tableta się dorzuciłeś. Dzięki wielkie, Maniuś, brawa dla ciebie. I jak to wygląda? No, Andis prowadzi niesamowicie. Zaraz za Andisem jest Diabełek. Osa, daleko, ale na podium, na pudle, na trzecim miejscu. Ale to Maniek, to nie ty, Maniek, jesteś na tym czwartym miejscu? I Pieciek na piątym. To inny Maniek? Ile tych Mańków tutaj jest? Sprawdźmy miodek. No i dobra. Mąka, widzę, że się drastycznie strasznie kończy. Ale czy ktoś narzeka, że jest drogo? Czy ktoś z Państwa zauważył, że było takie tutaj taki komunikat? Bo ja szczerze powiedziawszy, to nie zwracałem na to uwagi. Wabas.pl, dobry. Siemanko, siemanko. Diabeł,
Paweł, chcesz coś ze sklepu, bo jadę po fajki. No, kuźwa, właśnie fajki. Andrzej. Dwóch na kasach, jeden co nosi towar, jeden od donatów. Mi wychodzi, iż czterech majków jest. O, ty patrz, kurde. Tajny agent. Hej, siemanko. O Inomura, weź dla mnie. O ty synu. Maniek. No? 32 zł 78 groszy. No dobra, zapomniałem, że już coś dorzuciłem, to jak już to czop na trzy miejsce. No, na trzy miejsce? Patrz jak wyliczył, no skubany osę zwalił. Ose nie osie, to jednak ma znaczenie. No, to rzeczywiście, no wskoczyłeś na to trzecie miejsce na pudło. Biedny osa. Dzięki wielkie, Maniuś, brawa dla ciebie. Ależ te kolejki. O, tuńczyka brakło. No i patrz, kurna, się rzucili. Krisu, nie wiem, czy mówiłem, bo nie jestem od początku. Możesz powiedzieć, co dodali? No, magazynierów, cenówki. I takie tam. Ależ mi ten towar wychodzi. O ty, jak osa walczy. Ty popatrz, ty. Osa. 40 zł. Nie tym razem. Nie tym razem, pisze osa. No i elegancko. No i biedny Maniuś na czwartym z powrotem. Ale jednak. Ale osa walczy. Brawa dla ciebie, osa. Dzięki wielkie. No proszę Państwa, to tak jak się patrzę, to tak nieco ponad 1200 brakuje już do zamknięcia celu i tableta. Ale żeśmy, kurde, zadziałali pięknie. Dodali lewą kasę. No właśnie, Andrzej, tak jak mówisz. Tam wszystko jest lewe. Czyli jak tę lewą kasę mamy, to wszystko do kieszeni. ...133 osoby na live. Witam Państwa serdecznie. Cześć Karlikowski. Dobry wieczór. A było tak pięknie... Było tak pięknie. Ty, kuźwa, za ile ona tam kupuje? A, dobra. Obsługuj ile trzeba. O. Dobranoc pani. Dziękujemy za zakupy. Zapraszamy ponownie. I podsumujemy dzień. Cześć, Dokerku. Piasek, czy testowałeś już tego magazyniera? No, no właśnie go tutaj testujemy. Stoi. O. Taki oto tutaj. A tak z ciekawości. No, on ma całą koszulę z tyłu. Nie to, co kasjerzy. Maciej, jakby dodano te klasyczne koszyki druciane, byłby klimat fajny. Myślę, że tak. Żarłacz. Piękny jest ten update. Jak już się nauczyłem, gdzie co mam w sklepie, to muszę od nowa się uczyć, gdzie co mam na magazynie. O, ale teraz masz jeszcze... Ale co uczyć, jak tutaj masz te obrazki? Karlikowski, widzę po belusku, że interes się kręci. Mój się dopiero zakręci. Joker, czy dużo straciłem? No. Z pół godzinki.
Inomura, dziękujemy za zakupy i kiwnął myszką jak głową. Kulturka, no kuźwa, hopie. Magdalena, hej, będzie seria z Real Estate? No zobaczymy, myślę, że 5 takich odcinków pilotażowych będzie. Natomiast co dalej, to już od państwa zależy. Oż ty, synu mój, co tu się... Władczynioła. 290 zł 80 groszy. Tatku, to takie małe wsparcie, bo dalej ci wiszę za całego tira piwa, uśmiechnięta buźka. Może kiedyś się doczekam i OL będzie sprzedawany w twoim supermarkecie. Ładczyni jebanola? A że tatku, to ciekawe, czy to róża? Róża zazwyczaj do mnie tatku mówi. Ale maniek, o ty synu mój. To poczekajmy jeszcze na Majkę, żeby Iwona przeczytała. Maniek, 50 zł. To aby osa była 4, od kolegi Andisa, sorki osa. No, Maniuś, tutaj tak zostało to wszystko zadziałane, że osa to w ogóle spadł na piąte. Także on już jest na krawędzi. No dla władczyni, dla Majka brawa. Dzięki wielkie. No to już... poniżej 1000 zostało. To jest różyczka. Witek. Co się tam... Jaka ta gra jest nudna i chujowa, Tetris już jest ciekawszy. No to... Słuchaj. Zapraszam do Tetrisa. No. Jak chcesz, to możesz i węża pociągnąć. Dobra, zamawiamy mąkę. O, tak to zrobimy. Wystawiajmy to wszystko. Ja jakoś nie mogę się odzwyczaić od tego wystawiania towaru. Tak się smutno trochę robi. Widzę, że zdradziło mnie tatku. A widzisz, ale moja pamięć mnie nie zawiodła. O, Dreamer już atakuje. Trupek Games. Siema, kiedy kontraband polis? Słuchaj. Ktoś się pode mnie podszywa i ci dokłada, kuźwa, jeszcze takie rzeczy. Ale jajca. Maniek. 4 zł 65 groszy. Ktoś się pode mnie podszywa, bo te 50 zł to nie było moje. A widzisz, Maniuś, ale komuś naprawdę bardzo zależy, żebyś piął się tutaj po tych szczeblach w rankingu top 5 marca. Także no, tu się należą chyba bardziej podziękowania, nie? Tak mi się wydaje, bo popatrz, no, gruntujesz pozycję na czwartym miejscu i zobacz, i pierdylion mańków, a zwycięzca będzie jeden, nie? Brawa dla ciebie, dzięki wielkie. Karlikowski wita Truskaweczka. Truskaweczka wita Karlikowskiego. Cóż za kurtuazja. Osa, ja sobie poczekam. No, wiesz, nie wiem, czy się doczekasz. Krisów, płacał sam, a pomagało wielu. Nie, no to jest kapitalne, nie? Ktoś komuś do rankingu dokłada. Tego to jeszcze nie było. Paweł, witam. Cześć, Pawle. A, żebyś ty czasami węża nie podziął. No, Wituś.
Ja ci powiem tak. Jak będę chciał, to będę robił to, co chcę. A ty się kryguj tu. To źle, że pomagamy innym? No Andrzej, no ja tego nie powiedziałem. Daj popracować pomocnikowi. No zaraz mu dam, spokojnie. To jeszcze mnóstwo towaru jest do ogarnięcia. Mąkę trzeba zamówić. Truskaweczka, to kulturalny kanał, to się ładnie witamy. No nie, no tak, tak. Spetakus, siema, siema. Cześć, cześć. Andy jest na pierwszym miejscu, to teraz kolegów ciągnie. He? Tak sobie cwanie wymyślił. To było drogie, ale nie było wyjścia. No dobrze. Wiecie, generalnie, jeżeli chodzi o magazyn, to my nie mamy jakoś zbyt wielkiego tego magazynu, tak na dobrą sprawę, więc część to i tak ja muszę, no. Jaka pogoda w Warszawie? Dzisiaj świeciło słoneczko, więc bardzo, bardzo ładna była. Jakie mody masz zainstalowane? Jak na razie to mam moda, który pokazuje mi, ile mam towarów w sklepie, ale tylko i wyłącznie w lodówkach, na regałach, zamrażarkach. Stanów magazynowych nie pokazuje. I na automatyczną zmianę cen względem ceny rynkowej. Dobra, już mu te jaja tutaj wyłożę, żeby miał co robić. A mąkę, to ja już tam wszystkie cenówki dałem? Tak, to też mu mogę tutaj dać. Aleksander, pozdrawiam sąsiada z Brudna. To już dawno nieaktualne, mój drogi. Ale witam cię. Ten osa normalnie do ściany lecieć. Osa 16 zł 62 grosze. To teraz, aby osa nie była zła, zadalem Manikowi. A to takie. A, czyli kurde, pajak Andis normalnie tu rozdziela to wszystko. Patrzcie jak ale zobaczcie jak równo! Maniki i osa mają porówno, kuźwa, do końca. Ale ty żeś to wyliczył, chłopie? Ty żeś tam naprawdę musiał obliczenia, takie te prowizje, wszystkie procenty, kuźwa, tangensy, kotangensy, wszystko żeś... Ja żeś sobie zabawę znalazł, ale brawa dla ciebie, Andisku, brawa dla osy.
Wojtek, oni jeszcze podobno nie skończyli. My to teraz jesteśmy przerażeni trochę, co to będzie 20, nie? Co to tam jest napisane? Maniek. 5 złotych 62 grosze. Widzę, że bardzo dobrze, że dzisiaj włączyłem YouTube, bo tak bym nic nie wiedział o tak za gwiazdka, 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 im live dzisiaj. Pseudonim. Osa źle policzyłys. Iwona, jak ty żeś to kurwa przeczytała, ty? Za dużo żeś na gwiazdkach zużyła energii. Dzisiaj język trochę zasupłał. Generalnie... O, ty syn mój. Władczynioła. 193 złote 80 groszy. Tatku, to jest kasa dla truskaweczki. Masz jej kupić coś fajnego. Oczywiście. Generalnie rzecz ujmując, Maniek, brawa dla ciebie, władczyni, dla ciebie również, dzięki wielkie. Co ja mam teraz zrobić, ja się pytam. Bo jak to tu z dedykacją jest, no to chudźwa, no nie ma wyjścia. No. Nie ma wyjścia, trzeba zajumać. Osa. Z PayPal nie pokazuje zabranej prowizji, więc łatwo obliczyć. A, widzisz, takie rzeczy. Osa. 5 złotych 62 grosze. Z PayPal nie pokazuje zabranej prowizji, więc łatwo obliczyć. To tylko to nie wiedziałem. To trochę szkoda, bo to... Bo to trochę zafałszowuje. O! Uźwa. Osa. 8 złotych 48 groszy. Maniek, akurat wliczenie to ja potrafię. Panowie, brawa dla was, bardzo serdecznie dziękuję. Róża, co? Puzonem na mnie? Różyczko, powiem ci tak, moja droga. Na twoim miejscu ja bym się bardzo cieszył, że ja z grubej rury walę, a nie takim cienkim flecikiem. No dobra, nie, no jakoś to tam wygląda. Dobrze, co my jeszcze tak pilnie na CITO byśmy potrzebowali? Mleka nam... Aha, sól może zejść. Cheeriosy by się jeszcze przydały. No, ziemniaki. Maniek. 8 złotych 48 groszy. Okej, osa, umiejes liczyć. No, dobra, coś się Iwonie najwyraźniej stało. No dobrze. Biją się panowie, niech się biją. Brawa dla was. Dzięki wielkie, Maniuś. Róża do truskaweczki. Truskaweczka, a ty jaką masz opinię? Wali z grubej rury czy cienkim flecikiem?
Zobaczymy, co truskaweczka napisze. Wiecie co, rozłóżmy najpierw to, co przyszło. Żebym tam nie nakupował podwójnie. A w sumie ziemniaki to... Dobra, gdzieś tutaj dam. O, ptaki to ja sam rozłożę. No dobrze, żeś zabrał. Andrzej, swoją drogą władczyni jeszcze jeden donate i wyprzedzi diabła. A jak to tam wygląda sytuacyjnie? Na którym jest diabeł? A na drugim? A no aś, o! No to władczyni, no, rzeczywiście. Andis to dzisiaj chyba pełni tą funkcję księgowego. Tak wszystko zlicza i to tak nawet się nie myli. Co to jest? O, sól. Dobra. Wiecie co, ale my już chyba możemy otworzyć. O. Kurde, wpierdzieliłem ten. Oza, dzięki wielkie, że wpadłeś. Trzymaj się. I wyśpij się. Znowu ci się przysnęło? Ty słuchaj, Klauduś, ja ci powiem tak. My musimy opracować nowy system informowania ciebie o live'ach, bo to tak, ty się przemęczasz. Róża, truskaweczka. Bardzo lubię tatuśka, jeśli ma ukochaną, którą rozpieszcza, nawiasie mam nadzieję, to dołożyć się do tego sama przyjemność. Ale wiesz, to, Różyczko, jest jedna zasadnicza kwestia. Tutaj to, co się dzieje na live'ie, dotyczy kanału. A tatusiek rozpieszczasz za swoje. Andrzej, Klaudia, witamy serdecznie. Jedynie mała wojna na donaty o czwarte miejsce. No, wojenka, no, nie tylko o czwarte, bo tu władczyni to równo zarządza, także daje popalić. Klaudia, wczoraj mnie wymęczyłeś. Oś ty. No, Klauduś, przepraszam cię, no ja nie wiedziałem, że to nie będzie szybka piłka, tylko maraton, nie? No, ale jak widzisz, to ja długodystansowy jestem też. Ale ty nie musisz, Różyczko, dawać kasy dla truskaweczki. 9 złotych 50 groszy. Osa odpadł, to po cichaczu utrzymam się na czterech miejscu. Pawełku, zacznij już się zastanawiać nad kolejnym celem, bo ten zaraz będzie zakończony. Witam cię, Klaudia. Osa odpadł, to po cichaczu utrzymam się na czwartym miejscu. No utrzymaj się, utrzymaj, Maniek. Bardzo ładnie na tym czwartym wyglądasz, no to wiesz,
Zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. Natomiast brawa dla ciebie. Łukaszek, siemanko wszystkim. Łukasz Gaming, o, widzę, że grasz już na najnowszym update, dokładnie. Sprawdźmy kawę, o, kawa by się przydała. Sraka jeszcze. O, mozzarella jak schodzi. Co oni tak się rzucili? Łatki widzę. Papier toaletowy. Co to ma być? To jakbym za darmo to rozdawał. Dobra. Weźmiemy trochę więcej tej kawy. I plus jeszcze herbaty. Ale ja chcę to takie podziękowanie za opiekę nad tobą w momencie, kiedy ci pies obok nogi przejdzie. Co? Jeszcze raz, kuźwa, muszę to przeczytać. To takie podziękowanie za opiekę nad tobą w momencie, kiedy ci pies obok nogi przejdzie. Nie do końca to rozumiem, właściwie w ogóle. Ale tak jak powiedziałem. To, co się dzieje na kanale, dotyczy kanału. Tylko i wyłącznie. A tutaj co do celu, to ja nie muszę myśleć, proszę Państwa, bo myślę, że co po niektórych to zaskoczę, co po niektórych innych to szlak trafi. Ale będzie cel taki fajny. Myślę. Więcej nie mogłeś nabrać? Tej czarnej herbaty? Ta Maja to i dzisiaj pokazała. Tylko, że różnica polega na tym, że wczoraj to ona do studia przyszła, pierdnęła i się cieszyła. A dzisiaj truskaweczkę biedną potruła, także truskaweczka uciekała do studia, kryjąc się właśnie przed czyhaczem. A tak czyhał na nią. Jest jednak niespodzianka. O, i wtedy to róża będzie mogła się wykazać. O, to obiecuję, że to wtedy róża będzie mogła się wykazać. Aktualka jest zajebista, pisze Klaudia. Tak, potwierdzam. Jak najbardziej. The checkouts are full. No to już nie... O kuźwa, patrzcie jakie kolejki. Skąd tu ich tyle nawiało? Może zmiana karmy? Nie, no ona cały czas je to samo. Teraz ostatnio się tak troszeczkę rozbestwiła z tym dupskiem. Że ona generalnie puszcza bąki jak life jest. No to już jest prawidłowość. Ja już jestem przekonany, że po prostu to jest Stream Hunter. Tylko taki w realu. Do promocji na kaszankę. Do dziurki, Pawełku. O. Może ktoś jakieś przysmaczki ze stołu jej daje. O! O!
I kuźwa, patrz, truskaweczka. I wyczuł, jak pięknie dokarmiasz piesiorka. I się sprawa wyrypała. Typa jaka kablara, ty. Ja oż ty. Chyba nie będzie wieczornej kawy od truskaweczki. No nie, no to ja jeszcze mam. Nie, no tyle to nie można. Ty weź kup lampy do tego magazynu. A możesz mi, Klaudoś, powiedzieć po ch? Kolejki, jak... No kuźwa... Czemu zawsze wszystko jest związane z Biedronką? Czemu kuźwa nie, nie wiem, zespołem? W sklepach zespołem też są kolejki. O ty, panie. Władczynioła. 300 zł. No masz, niech ci służy. Dodaję jeszcze na kanał, żebyś tatku nie jojczył, że z kanału dać musisz. Ale ty się po prostu ewidentnie pchasz dzisiaj w gips. Naprawdę. Ale zobaczcie, wskoczyła na pierwsze miejsce z Kubara, nie? Brawo dla ciebie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. No, proszę państwa, to już naprawdę bliżej jak dalej. Tak naprawdę. No, to płan, Andrzejku, to płan. Widzisz, jak zarządziła dziewczyna? Chyba, że to ty maczałeś tutaj coś. Bo Biedronek jest więcej. A, to widzisz, to idziesz, to tok myślenia jest taki, że jak Biedronek jest więcej, to że im nic nie będzie, tak? Czy już skoczyliście, chłopaki? O. No i tak to się robi w Chicago. Truskaweczka, ale ty w drugim pokoju siedzisz. Tobie ten bąk trochę tak trochę nie posłużył? Masz jakieś omamy? Kochanie, w Polandii jesteś. Trzeba troszkę powalczyć, Andis pisze. Andis, 150 zł. Trzeba troszkę powalczyć. Myślisz? Będziesz bronił tego pierwszego miejsca? O kurde, patrzcie, jaki zadziorny. Andisku, brawa dla ciebie, dzięki wielkie. Chyba dzisiaj komuś wpadła wypłata, pisze Maniek. Maniek, 5 zł 62 grosze. Oj, chyba komuś dzisiaj wpadła wypłata. Brawa dla władczyni. Brawa dla władczyni, ale brawa również, Maniek, i dla ciebie. Czemu, Wojtek, ty piszesz rachunki już po fakcie? Nie będę bronił, za mało zostało na koncie po wypłacie. No jak nie będziesz bronił, jakżeś obronił i jesteś pierwszy, no co ty... Każdemu trzeba palcem pokazać.
Zaczyni bardzo ładnie donajtujesz dziś, pisze Andis. No i ocenił, patrz. Ale Andis to jest stary wyjadacz, także to no w sumie to on jest w stanie ocenić, tak? To rzeczywiście, to trzeba przyznać Andiskowi, że tak, to już jest fachowiec, można powiedzieć, taki pro. Cztery zamawiam te sery, bo coś kuźwa, nie wiem, jakoś się rzucili jak leksią na szynkę i cholera wie, o co im chodzi tak naprawdę. Jakim cudem tyle mleka zeszło? Czekajcie, dobra, to weźmy to. O co chodzi z tym mlekiem? Nie podoba mi się to. Pytanie do modów. Ile pokazuje kurczaków w zamrażarkach, a ile jest fizycznie? Mi zawyżało 4. Co ty mówisz? Czekaj, aż sprawdzimy. Dobra. Cholera, 24. No trochę tak dziwnie. Szczerze? No, tu jest 16. To czyżby ten... Dobra, zapamiętajcie, że w zamrażarkach jest 16 i chodźmy tu. A tu nie ma kurczaków w ogóle. W ogóle nie ma kurczaków. Skąd to się wzięło? A teraz zamówiłem jakieś? Nie. Skąd 24 kurczaki? Manik, z tym mlekiem to może była akcja pij mleko, będziesz wielki. Manik, powiem ci szczerze, jak ja jestem wielki, to mleko daję. Także nie wiem, ja mam inne akcje tutaj, chłopie. No dobrze, zobaczmy, gdzie to masło orzechowe. Tutaj, ale musimy jedno ustawić, co by była cenówka. Regał w magazynie Pabelus. No nie ma tam kurczaków wcale, no zobacz. To są te ziemniaki. To nie są kurczaki. Nie mamy tutaj. A tutaj to wszystko to jest po zero sztuk. Paweł, ty mleko dajesz? Klaudia, nie będę ci tłumaczył, jak będziesz pełnoletnia, to wtedy. No, także tak, gdzieś kuźwa tutaj, to u mnie to jeszcze bardziej pozawyżało. Jak do innego towaru dołożył? Ale dobra, no to okej, możemy sprawdzić tę teorię, tylko, że kurczak musi być w zamrażarce, no to... Nie mógł dołożyć nigdzie indziej raczej. Zresztą nie widzę tu nigdzie na półkach kurczaków. Na regałach tym bardziej, no to, ani w lodówkach. No to... A my mamy tylko te zamrażarki, nie mamy ich więcej. Śmietanka Pabellusa. Nie wnikaj. Ty nie wnikaj. Dla ciebie to wcale nie jest opłacalne. Fionwar, osobiście miałem w paluszkach krabowych dołożony cukier puder. Co ty opowiadasz? No ale my tu nie mamy kurczaka nigdzie. Ale to fizycznie go było widać?
Że ten cukier puder tam w paluszkach krabowych jest faktycznie, że... O ty popatrz. No to nie, to nam się tutaj jeszcze takie rzeczy nie zdarzyły, ale... No powiem szczerze, to takie trochę... A może to jest specjalnie, żeby to urozmaicić trochę tutaj, że się jednak pracownik potrafi pomylić, nie? Zobacz, ile ci pokazuje mod w komputerze, a nie fizycznie. No w komputerze mi 24 pokazuje, no już, Maniu, już patrzyliśmy. Kurczaki pokazuje, a w lodówkach jest 16. Dobra, oleju jeszcze dołożę. Może odświeży po kolejnym dniu. No ale nie powinno tak być. Po prostu te mody są do starszej wersji gry. No, mody akurat dzisiaj aktualizowałem. Zgodnie z informacją, że dzisiaj były też aktualizowane na Nexusie. A raczej chyba nikt by nie wgrywał aktualizacji na zasadzie podwójnie wgranego starego moda. Czemu ja ten ser maniakela tutaj układam? No, kurde. Ile ta gra kosztuje? A nie możesz sobie popatrzeć na Steamie? O, masz ci los. Patrzcie, ile tego mleka wyszło. Ale z ciekawości, zobaczmy, ile mleka pokazuje tego sześciopaku. Aha, że jest zero. No to akurat to tyle dobrze. Czyli tu się zgadzało. Może te 8 kurczaków wyszło. Może zostawił w pamięci. Pamięć o nich nie zaginie, kuźwa. Jak przytrzymasz F, to możesz sprzedać meble. No tylko, że po to je kupuję, aby ich nie sprzedawać. Nie no, 10 mleka to mi nie potrzeba. No dobra, przesadziłem. No dobra, jeszcze... Ile my tam potrzebujemy go? Dobra, może jednak potrzebuję, co by w zapasie było. Niech będzie. Już, trudno, niech stracę. Kurczaki duchy. No? No, takie cholery. To AT. Kurczaki za te. Ujawniają się tylko nocą i kuźwa i są tego, i są zazwyczaj niewidzialne, póki nie wpadną. Nie, to akurat to jest ta cenówka, to zostało dodane do gry. I bardzo dobrze, że to nie jest mod, tylko że to już jest w grze. Ostatnia aktualizacja moda podacie to wczorajsze, Pawełku. A to jakiego ja moda dzisiaj się... A, może do cen, że automatyczne, do tej automatycznej zmiany cen była dzisiaj. A weź, Maniuś, jak możesz, to sprawdź, czy do automatycznej zmiany cen dzisiaj była, bo to jestem przekonany, że ja dzisiaj jakiegoś moda z dzisiejszą datą ściągałem. Cześć, Piesiorku. Chciałaś do pana przyjść do studia, tak? Chciałaś przyjść, no to dzień dobry, ale jak mi się spierdzisz, to przysięgam, że ci coś wsadzę. Po prostu cię zaknebluję od tyłu.
Dobra. Dobra, co było tu? Co to jest? Eskalopki czy co to? Kuźwa, ja nic nie widzę. Cholera wie, co to jest. Ale to chyba eskalopki. Musimy to kupić. O, czekoladę jeszcze. Z dzisiejszą datą to ten mod do cen. A, no mówiłem. Cześć, Karamelko! Witam, mocium panie Pabellusie w swoim królestwie papierów wartościowych i siuwaksan. Cześć, cześć, Karamelko. Dobra, czekajcie, bo my musimy tak, zamówić jeszcze to, to jest kalopki. Nie, to jeszcze jednego tego. I co by tu jeszcze? Kotleciki możemy zamówić. Dobra, jeszcze sraj taśmy wezmę. O, elegancko. Dobra, sraj taśma później, kotleciki. Ty, ja kuźwa dokładam, a ten to pobierał cały czas i to, cały czas tam trzepało. Sześć, dziewięć. Fajne, fajne. Karamelka pyta Dreamera, kontroli już co chce. Dobra, tyle tych czekolad dołożę, a resztę to temu wrzucę. Niech coś robi, bo przecież za co on te $90 bierze, to ja nie wiem. No dobra. O. I? Sraj taśma? Masz ci los, no. Poważnie? Co tu się kuźwa dzieje? Dreamer, bierz się za dziewczynę. O. Diabeł, widzę, tylko po fajki pojechał, a moja druga połówka mi wszystko powiedziała. A, diabełku, ale to która to? Znaczy, ale powiedziała ci generalnie, że spadłeś na trzecie? Dreamer, to witaj miło u Pabellusa na kwadracie. O, widzisz. Taki teraz się nieregularny trochę zrobił przez tę mękę, ale... Ale faktycznie przytulnie tak trochę. Mam nawet dwa manekiny, trochę się ruszają się. Klaudia, a ja nie chcę, mam swojego chłopa i jestem zadowolona. O, i widzisz, i popatrz. No. I takie rzeczy tu, takie chocki klocki. Profilaktycznie powiem, że truskaweczka też. Żeby nie było. Diabeł, ja tam wolę być na dole. No w sumie cieplej, nie? I też zadowolony.
Ja się rozmarzyłem, kuźwa. Dobra, bierzmy się za robotę. Bo to widać, że wychodzi wszystko. Ja to widzę, że jak ja nie podokładam, to ten Midlands tutaj, to on tak trochę coś tak wolno to wszystko robi. I generalnie rzecz ujmując, to my chyba będziemy, proszę Państwa, musieli jednak ten sklep troszeczkę przemodelować. O, Karamelka pozdrawia ciebie, Truskaweczko i Majunie. Karamelko, ty wiesz, że ona dzisiaj przypuściła, znaczy chodzi o Maję, przypuściła atak na Truskaweczkę i dzisiaj po prostu zaatakowała ją w tym. Tak, że Truskaweczka do studia uciekała przed tutaj bronią biologiczną Mai. To jest po prostu, no, niesamowite. I już nam się potwierdza po prostu teoria, że Maja ma awersję do live'u, wie, że ona po prostu jest stream hunterem takim. O, ale coli nakupowałem. O, i siuwaks. Z dedykacją dla Karamelki, proszę bardzo. Co by się dobrze ciucierki rozpuszczały. Cześć, Fabian. Cześć, Rokita. Dreamer. Karamelko, czyli ustaliliśmy, że mam się z tobą nie witać? O. Piotr, Midland zapycha, ale z modem, którego ważność usunąłeś. A ja wiem, Piotruś, no ale w tej chwili to nie dodam przecież, nie? To dopiero, wiesz, później. Archiv, witam. Cześć, Archiv. Karamy, maniakel, sraj taśma, a ja siuwaks i ciucierki. Znaczy, no maniakel oprócz sraj taśmy ma jeszcze ser. Musimy tutaj wyraźnie podkreślić, bo... No, bo przecież jego nie ma, to on nie może się biedny sam obronić tutaj i apelować o rozwagę do ciebie, więc no trzeba tutaj być sprawiedliwym, tak? I oddać hołd maniakelowi, że on też wali serem. Pleśniowym. Predator, siemanko. Cześć, cześć. Biedna truskaweczka, no. Aż mi się jej żal zrobiło, bo jak tutaj wpadła do studia i to tak po cichutku, to ona już była półsina, bo wstrzymywała oddech. Dopiero w studio mogła odetchnąć. Ale pies już zaczął podążać, nie? Więc ona już tak szybciutko drzwi zamykała. Pabelusku, a tak z innej beczki, jaki masz sposób na codzienne, tygodniowe obowiązki? Kalendarz, tablica, przypomnienia czy coś innego? Ale w grze? Czy w realu? Fabian, składam skargę po wgraniu modów, postać cofa mi się do tyłu i nic nie da się zrobić i z 43 levelu gram od nowa niestety. Znaczy, no trzeba wyedytować plik CFG do tego moda, bo ja mam dokładnie to samo, z 51 na 47 mi poszło. A to dlatego, że karę dostajesz. Tam jest wszystko wypisane, Fabian. Jak działają ci magazynierzy? Działają w taki sposób, że jak ulokujesz towar na regałach tutaj w magazynie, o kuźwa, ciemno jest, to nie widać, to jak będzie dzień, to jeszcze raz pokażę, to oni z tych regałów pobierają i rozkładają oczywiście tutaj. Ale jedna rzecz. Sami musimy przynajmniej raz położyć chociaż jedną sztukę towaru, tak żeby się cenówka zrobiła, bo jeżeli będzie goła półka, to pracownik te gołe półki pominie. Czyli bez takich cenówek, nie? Bez takich obrazków. Jaką karę?
No karę dla przykładu za to, że karton leży poza jakąś tam ustaloną strefą, czyli że towaru nie wyłożyłeś na półki, tylko karton leży na ziemi albo na zewnątrz, nie? Że nie leży powiedzmy w magazynie, czy towar nie leży na tym, na półce. Takie rzeczy. Tam jest wypisane. Piękna jest ta aktualizacja. Problem tylko taki, że często mieszają towar na półce, to pewnie bug. No już tutaj było pisane, że tak się właśnie dzieje. Bo my jakimś cudem nam pokazywało 24 sztuki kurczaka, a to są tylko te dwie zamrażarki, gdzie kurczaki leżą. No więc mieści się 16, nie? A nigdzie indziej tutaj nie było. Po regałach sprawdzałem, też nie było. Chłopaki, skończyliście już? Skończyliście już. No to 3,5 koła. Dobra. Cena spadła na Sprite'a. 5843 dolary. Kurde, jakby to zrobić, żeby było dobrze? A wiecie wy co? Majuniu, nie trzepiemy się na live. Już cię tyle razy prosiłem, dziewczyno, że jak jest live, to nie trzep się. To jest bardzo niekulturalne, wręcz powiedziałbym nawet niehigieniczne, jak tu wszystko się trzepie. No. Trzep się po live. Pan zawsze tak robi. Nie mogłem się powstrzymać. Te obrazki przy cenach to po aktualizacji czy mod? To jest po aktualizacji. Szefie, mogę dodać do komentarza pod filmem z modami, jak ma wyglądać plik, by nie karało? Znaczy tak, jak żeś to napisał... Co? Czekaj, szefie, mogę dodać do komentarza pod... A, pod filmem! A pod tym filmem z modami, no to dobra, to tam napisz, nie? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak, bo ja sam z tego będę korzystał. Jakbym nie korzystał, to pewnie byś nie mógł. Nie, no żartuję. Truskaweczka siedzi z wami, czy boi się piesełka? Nie, no jest tutaj obok za mną. Leży sobie na łóżku. O, no i gitara, bardzo fajnie, dzięki Piotrusiu. Dobra, słuchajcie, propozycja jakaś na umieszczenie kas. Słucham. O, mam, chociaż nie, kurczę, bo miałem przez chwilę pomysł, ale... Nie, dobrze. Dobrze. Czekajcie. Zrobimy tu... Tylko ja muszę gdzieś te zamrażarki stąd zabrać. Zacznijmy może od kurczaków. Weźmy to, przestawmy to w cholerę. Gdzieś jakoś może tu. Będzie ciaśniej, ale trudno się mówi, żyje się dalej. Ja się tu akurat pchał nie będę. Jest to nie moja brocha. Piotrek, a słuchaj, a czy ten mod jeszcze, ten RDC, nie? To czy on przypadkiem nie usuwa kolizji? Bo powiem ci, że on chyba kolizję też usuwa. Kasy na ulicy. O. Truskaweczka, genialna miejscówka. Leżę i słucham na żywo live. No, dokładnie. To jest kuźwa. To jest najlepszy live. Live. To już bardziej live się nie da. Dobra, i czekajcie chwilę, bo teraz tak. Weźmy sobie może lewą kasę. Tylko która to jest kuźwa lewa? Cholera. A, mirroret, dobra. Widzę. O, tak. Tak to zrobię. I
teraz jakbym chciał to ustawić, że to będzie, załóżmy... Powiedzmy tu. A tego dam, powiedzmy, gdzieś jakoś tak. Może... Czekajcie, bo chcę to równo w miarę zrobić, ale mi te linie, kuźwa, zanikają i... może tak? To... Nie wiem, czekajcie. O, tak nawet bym powiedział. Ura i... Teraz ciebie tu. Pa, jak kuźwa elegancko to wygląda. Truskaweczko, nie za dobrze ci? A to dopiero po live, Klaudia. Ramel, oj tak, kosmos to mało, no dokładnie. O, maniakal jeszcze atakuje. Puk, puk. Ser poproszę i papier. Rumu jeszcze nie ma. Maniakale S. 4,65 zł. Puk, puk, ser poproszę i papier. A rum już dostanę? Nie, rumu nie dostaniesz. Ser prawdopodobnie powinien jeszcze być. Papieru chyba nie ma, ale robimy małe przemeblowanie, także na spokojnie. Klaudia, nie wnikam. No, ty nie. Brawa dla ciebie. Dobra, i mamy tutaj takie ustawienie. Myślę, że to może zdać egzamin. Nie wiem, jak myślicie. Ale ci, którzy się ustawią do tej kasy, to będą mieli trochę krótką kolejkę, tak szczerze powiedziawszy. Zresztą ci tutaj za długiej też nie będą mieli. Próba nie strzelba, nie? Ale ja do... Co? Nie, no, Maniakelku, no jest, tu paczka jest, no, żelazne racje żywnościowe, no. Tak? Robson to inny safe niż ten z odcinków. Co tutaj stało? A, o Jezu, cukier cały zszedł. No dobrze, musimy porządnie to zatowarować. Także teraz tak, lecimy. 56 płatków to raczej chyba nie będzie potrzeba, ale mąkę to tak ze dwa kartony bym machnął. Chleba może też ze dwa kartony na razie. Cukier raz, dwa, trzy, cztery kartony. Raz, dwa kartony tego makaronu. Jeden... Aha, to już jest koniec. Jeszcze. Szkoda, że oni nie mogą znosić też z ulicy do magazynu. No to by było tak kapitalne. I coś ten mod na obecne stany magazynowe nie chce działać. Robiłem jeden do jednego jak ty w odcinku, ale wiesz co... My też tu niby mamy problem, bo niby pokazywało 24 kurczaki, w rezultacie było 16. Coś tam nie halo, ale to może po aktualce, nie? Czy oni mi tu wlezą? Powinni tutaj przejść, skoro ja się mieszczę, a oni przenikają. Hej, hej, jeszcze raz. Hej, hej. Pawle, rachunki. O, diabełku, dzięki. Dzięki, dzięki, bo sołtys coś tam... Ale sołtys to remontuje kuchnię, to on nie ma czasu. Już, załatwione. Mam nadzieję, że te chłopy kiedyś będą zabierać towar po prostu z ulicy już. No byłoby fajnie, jakby przenosili i, no nie wiem, albo od razu na półki, albo do magazynu. Cokolwiek, ale to by też... tak szczerze powiedziawszy, to
rozbudowa magazynu powierzchniowo musiałaby być dużo większa. Dlaczego? Dlatego, że no, tego towaru to jest tu od groma, tak? Jak my każdą sztukę wywalamy, no to może mieścimy, powiedzmy, tak? Ale jak to leży w kartonach, to już tak nie za bardzo. Więc jaki musiałby być magazyn, żeby pomieścić, już zakładając, powiedzmy, o, taką jedną część regału, żeby tylko jeden towar był, nie? To ile takich rzeczy by tutaj... No nie wiem, trzeba było przetestować. Ale ja tego raczej nie widzę, że to się zmieści wszystko. Zresztą ktoś tam napisał, że się cały magazyn... Że się w magazynie cały towar nie zmieści. Na regałach. Bo na podłodze tak, ale na regałach. A teraz weź kuźwa i gdzie tu był chleb? Jak ja jeszcze w dodatku jestem ślepy. O. Mleko kuźwa na... Już widzę, że mleko na pierdylionie tych półek jest. O. Także powiem wam... Ciekawe. Mi pracownik rozłożył towar na półkach, gdzie brakuje. No ale to nie z ziemi, tylko z regałów. Dreamer, mówisz, że kasjerzy nie zapinają publicznie? Który zapina? Nie wiem, Dreamer, ich trzeba pytać, ale sądząc po aparycji, to raczej wątpię, żeby cokolwiek mogli tutaj zapiąć. Nie mają nawet problem z zapięciem kuźwa tych guzików od kamizelki. Dobrze. Co jeszcze potrzebujemy? Mamy 4932 dolary na naszym koncie bankowym. Mleka w ogóle nie ma, więc raz, dwa, trzy, cztery. Jaja. 12 sztuk. Może bym wziął. 75% sklepu minimum. Maniaka, jakiś ładny ten sklep się zrobił, chociaż choć ściany na zielono bym zrobił. Oho. A czemu na zielono? Klaudia, ja tam wrzucam od razu na półki i sami sobie rozkładają. Ale na półki w sensie, ale gdzie? W magazynie, tak? Na regały. Tak szczerze powiedziawszy, to powiem wam, że tutaj generalnie to i tak trzeba kursować, nie? No dobrze, jeżeli ja powiedzmy wrzucę to tu, to ruszysz dupę? Nie ruszysz dupy? O, ruszyłeś dupę, bo bym ci pomógł. Jakbyś nie ruszył. Zielony jest brzydki, pisze Karamel. Ale dlaczego? A tam było mleko, dobra. A, bo brzydki... Aha, no okej, okay, no... Dziękuję, że wytłumaczyłeś, kochanie, tak prosto, zwięźle, także zrozumiałem. Uwielbiam jasne przekazy. No i jajca. O, małe też trzeba... Patrz, kurde. Patrz, ryż basmati. Ryż basmati. 8 sztuk, tak? Ja się pytam, gdzie? Bo widzę 4. No, rzeczywiście zawyża o 4. Truskaweczka, dziękuję, że wspierasz.
ale miałem dobrą kawę. O. I już się skończyła. To teraz mleka ile mamy? Dobra. Mydełko, szampon. I tu wykorzystamy, żeby sraj taśmy tutaj jedną zamówić. Idź i wykładaj. Tylko z szacunkiem, bo to są spadek maniakela. Z jego wianuszek. Jedyny prawdziwy kolor to niebieski i fioletowy. Aha. Tak. Ja już siebie nawet zobaczyłem, powiem ci szczerze, w tym fiolecie, wiesz? Od razu się taki nawet, powiem szczerze, tak purpurą zawiało. Tak już się, nawet czuję się trochę święty. Klaudia, a włosów nigdy nie farbowałam, mam naturalny kolor. Ale się kuźwa ciśnie, Klaudoś, pytanie. Z trudem się powstrzymuję, uwierz mi. Sprawdzi ktoś, czy pracownik nie wywala kartonu z towarem? No a jak to sprawdzić? Jak ciul się chowa? Cześć nosy, wilku. Dreamer nie farbuje wszędzie. On tylko... A nieważne. Ty, pa, jak to napisał, kuźwa, ty. Ty, poeta. Klaudia, wcale nie farbuje, tylko przyroda posrebrza mi skronie. Aha. A jak cię przyciśnie, to co? Wtedy ci posrebrza? Gdzie to stało? O, jest i to. A. Nocny Wilk, ja znalazłem błąd po aktualizacji. Jak jesteś na kasie, to możesz mi resztę wydać. Ty, co ty kuźwa gadasz? Jaką resztę ja tobie mogę wydać? Brązowieje, jak go przyciśnie. A widzisz. I to też robi przyroda. Takie chocki klocki. Cześć, Adam.
Boże, 2 godziny 5 minut live'a. Klaudia, kuźwa, normalnie, czekaj, tylko ja skończę live'a. To ty popamiętasz. Ty żeś mnie przeciągnęła przez te 2 godziny i 5 minut i nie dałaś sygnału? A ten pan to co się tam opierdziela? O, no to widzisz, bo to ja tu zapierdzielam, to on się opierdziela. Bo Pabellus lubi sam. Zależy co, no ale generalnie no to ja wiem, że ja to zrobię porządnie. Jest błąd, że kasjer ma nogi w podłodze. O, i proszę, i to już jest koniec. Maniakelek. Maniakelek? Że maniakel takich esejów nie pisze. Maniakel S. 4 zł 65 groszy. Normalnie składam protest, raz że rumu nie ma to przeżyję z ciężkim sercem, oby na tej wyspie chociaż jakaś kobieta była, ale jak to nie lubić zielonego koloru, toż to kolor życia, nadziei i wszystkiego co zaje. Wiadomo. No, niby tak, maniakelku, ale wiesz, no, może ktoś akurat nie ma nadziei. I nie lubi zielonego, no ma prawo, tak? Natomiast dzięki wielkie, brawa dla ciebie. Co ty chcesz ode mnie? Weszłam w połowie live. No i już z automatu na wejściu powinnaś wydać tutaj komunikat i dyspozycję, a ty po prostu się opierdzielasz i ja składam tutaj, o, ja składam protestu i reklamację. Że zostałem przeciągnięty i wykorzystany. Idź na szluga. Tak, teraz. Jak jeszcze sklepu nie otworzyłem. No, ci dam zaraz, tutaj, zobaczysz. Tutaj. Za chwilę 56 level, ale i tak kasy na licencję nie ma. No niestety, no to jest właśnie to, o czym tutaj dyskutujemy przez cały czas, w sumie niezmiennie, że po 40 poziomie, tak jak tam Sebastian pisał, wielokrotnie zresztą, nie przybywa klienteli, a to oznacza, że nie ma zwiększonego obrotu. A to oznacza, że nie ma zwiększonych zarobków. No, a to dla odmiany oznacza, że nie ma kasy. No, to już taki łańcuszek się zrobił. No. I to by należało zmienić. Truskaweczko, weź go tam, trąć delikatnie ode mnie. Kochanie, jak mnie dzisiaj chcesz trącić? Wolisz tak delikatnie, czy tak trochę inaczej? Bo to, jak rozumiem, to z dedykacją od Klaudii. Tak? Zaraz będzie balkon. Ale truskaweczka, to nie za zimno, tak? Może poczekajmy na jakieś 15 stopni. Bardzo dobrze go na balkon. Kali byś, kali jeść, Klaudia. Joker, ale to Klaudia musi wydawać te dyspozycje takie, to wiesz, to jest jej zadanie, no nie można jej odbierać roboty. Dobra, sushi small, niech będzie te małe sushi, te 19 tutaj, jakie 19? 9, ale tak naprawdę, gdzie to jest?
2, 4, 6, 7 jest. Dobrze, to wyprzedamy to wszystko, natomiast... Proszę uprzejmie, gdzie ja mam stanąć, żeby było dobrze? Nie wiem, gdzie ja mam stanąć. O! Ty, tak to jeszcze nie stałem. Może być. Dobra, taki widoczek wam odpowiada? Przed użyciem wstrząsnąć. No, dobra, dosyć łapki w górę, Klaudia mówi. Cicho, obudzić się nie mogę. No to Klauduś. Andrzej, truskaweczka kojarzy mi się z... Zaraz będzie ciemno. Jest już ciemno. Dobra, idziemy. Szluk time, proszę państwa. Kto może, to niech idzie też. Ja mogę. A piszemy sobie na czacie.
Boże, co tu zaszło, kiedy mnie nie było? No dobra, proszę Państwa. Musimy trochę poobsługiwać sami. No i to takie tam. Dobra, ciśniemy. Kurde, lewa kasa. Jeszcze człowiek gubi. Od tej strony jeszcze nie obsługiwałem. Pierwszy raz. Taka dziewicza obsługa. Dobra. 112.60. Nie używam klawiatury numerycznej, żeby przypadkiem sceny nie zmienić, bo tam może być różnie. No, pan gotóweczko. 80 centów. No dobra, agrobodzio, siemanko pobelus, cześć, cześć. Coś tam, widziałem, że narzekali, że czegoś nie ma. Ciekawe, jak cierpliwy jest klient przy kasie pobelusa. Do ustalania śmierci będzie stał i czekał. Magazynier wódę chleje na sklepie. Biedni ci w kolejce do pobelusa. No jacy tam biedni? Oni właśnie są przy kasie. Ale maniakel, słuchajcie, okazało się, jak byliśmy zajarać, to się okazało, że maniakel to ulubieniec truskaweczki. Truskaweczka bardzo maniakelka polubiła, docenia, że się tak aktywnie udziela na czacie, także... Także widzisz, maniakelku? No, widzisz? To chcesz, truskaweczka, powiedzieć coś do mikrofonu? A do tego drugiego? Też nie? Pogadamy po live. Podsumujmy dzień. Ponad 3000. Była aktualizacja, agrobodzio, tak. Majakel. Szacunek, dziękuję, wzajemnie. Ja ci kuźwa dam całusy, ty. Zaraz ci tu papieru nie dołożę. Jak się kuźwa te drzwi zamyka? No i się nie dokłada. Znaczy nie zamyka. Jak oni to wszystko wykupują, kuźwa? Ja tego nie rozumiem. No dobrze, mamy, słuchajcie, prawie 7 koła. Ja dokładam, oni wykupują. Co za ludzie, co za bydło. Mój papier musi być. No to ja ci dam... O, następna całusy. A żadna z pań mi całusów nie daje. Nie, tak nie. Chwila. Uno momento. O, widzę, że działają mody, a u mnie niestety nie. Ale dlaczegoż to? O, to mogę sobie pomarzyć. To może zróbmy to inaczej. Cześć, Patras. Odkąd zacząłem oglądać filmiki z Supermarket Simulator, to teraz regularnie czekam na odcinki po live, idę nadrobić odcinki. A widzisz. Dzisiaj przez cały dzień leci Supermarket. Także jeszcze o 21 będzie. Wiesz, Pobelus, co się stało, jak papieru we Francji nie było? 1900 którymś? No, słuchaj. A wiesz, co się stanie, jak się całuje cudzą dziewczynę? No? W dodatku w randze narzeczonej? Przyjedź! To ci opowiem. Kuźwa, przekonasz namacalnie. No widzę, że full jest, także pomijamy.
O, cukierki ważne są. Fajne te mody? No. Fajne, fajne. Właśnie. Z jakiegoś tytułu ta sól tu stoi, tylko nie wiem z jakiego. Tak przypadkiem trafiłem do ciebie i jakiś czas oglądam. No ale to... Zostajesz, nie zostajesz? Jak zostajesz, zamknij drzwi, bo przeciąg. Babelus idzie zajadać. Ale ja nie chodzę sam. Tak, tak, działa klawiatura numeryczna, ale ja tutaj nie na live nie używam. Truskaweczka głupia nie jest, wie, że na dobrej łodydze wisi. Truskaweczka to nie jest kuźwa kapucynka. I głupia nie jest. To prawda. O, no i widzisz, patras, i zostaje, zamykaj drzwi, pewnie, że tak. Klucz wyrzuć, żebyś nie wyszedł. Agrobodzio, dlatego się pytam, czy idziesz, bo ja nie chcę iść... no to widziałem, kuźwa, to trzeba było tak od razu, chłopie, ja myślałem, że ty mnie odciągasz tutaj, żeby ten zboczeniec, maniakel, kuźwa, który ciągle na srajtaśmie kręci biznesy, żeby mi tu coś za truskaweczkę zabrał, no to... Myślałem, że to jakaś zmowa tutaj jest, ale to... Nie, wiesz co, powiem ci szczerze, że ja w tym momencie muszę być tutaj na stand-by'u. Bo bronię terenu, jak widzisz. Co? Virtua Analityk. Cześć. Witam cię serdecznie. Chyba... Co? Chyba się przepaliłem, fajki mi... O, panie, jak tobie fajki nie smakują... O, kurwa, to powiem ci, Dreamer, ten... To nie jest dobrze. No to nie jest dobrze. Jak tobie fajki nie smakują, to nie jest dobrze. Jest towar, po co wychodzić? O, no właśnie. Mój towar sam mi się pcha do studia. Ten nick wirtual można inaczej przeczytać, tak? Klaudia, po jedzeniu ciągnie do fajek. No, ale zazwyczaj Dreamer smakują. To taka różnica, nie? Co to? Właśnie tam, kuźwa, i... Dobrze, że zamknąłem i zobaczyłem, że tam jeszcze jedna sztuka była. Odkąd zacząłem cię oglądać, to chciałbym z tobą na żywo porozmawiać. No to jaki masz problem? Przecież jak widzisz, potrafię mówić. Nawet po polsku.
I nawet zdarza się, że składnie. I nawet potrafię nie bluzgać. Dobra. Co my tam jeszcze? Tak organoleptycznie zobaczmy. Coś łosoś przestał schodzić, nie? Albo miałem taki zapas, że ten ciul tam z zewnątrz dokładał. Ale w ogóle swoją drogą nie ma dla niego miejsca w magazynie. Pod chmurką trzeba stać. Nie wiem, ja bym nie chciał tej roboty. Dobra, starym sposobem zamawiamy... przeglądając, co jest, bo... No te stany magazynowe, kuźwa, to można... Jak będziemy na to patrzeć, to cholera... Ciągle będzie brakowało tego towaru. Dobra, soli bym dokupił jeszcze ze dwa pudełka. Ciuka piki. Dobrze, no na upartego wezmę dwa pudełka, ale to... No zresztą dobra cena, to wezmę. Kochanie, czy Maja znowu coś puściła, bo tak coś dolatuje. To co? Czyli wioski też weźmiemy. Ten kolej z rowerem, to ci, co jeżdżą z tymi żółtymi plecakami, jaka to firma, nie pamiętam. To co, szuka zatrudnienia? Dobra, to weźmy, nie wiem, a dobra, dwa kartony wezmę. A te ciasteczka, jak one tu stoją? Jeszcze wytrzymamy na nich. Czekolady jeden karton mogę wziąć. Albo dwa. Michał, pisiorek wszystkim. Smyrek konara, Michałku. Tak spytam tylko, można gdzieś się na mieście spotkać? No można, głównie w Biedronce. Myślisz, że dlaczego mi tak dobrze idzie w tym sklepie? Dobra, porozkładajmy to, co przyszło. Michał i pisior tobie, o Boże. Maniakelku. To wystarczyło, kuźwa, tylko pochwalić i się rozbrykał chłopaczyna, popatrz, kurwa. A taki był spokojny, widzisz truskaweczkę? Zobacz, jak teraz mu się rozbrykało trochę. Gidex do Tomka. Uruchamiasz melona. To tak kurna zabrzmiało, że powiem ci szczerze, że przez chwilę miałem ochotę już skończyć live'a, bo... Agrobodzio do Andrzeja. Wiem, tak się spytałem, bo myślałem, że jakbym go gdzieś na mieście spotkał, to pogadać nie chcę. Go bić. Ty, powiem ci szczerze, kurde, ale szkoda, bo to by mogło być nawet ciekawe. Pamiętaj o fundamentalnej zasadzie dżentelmenów, Agrobodzio. Sparring zawsze się przyda. Tylko też pamiętaj o jednej rzeczy. Mierz siły na zamiary.
Cześć Olastina. To co, ustawka? No ba, kuźwa. Mnie to dwa razy powtarzać nie musisz. Jak robocie, tylko uważaj na Maję, to pies zaczepno-obronny. Dokładnie, dysponujący przepotężną bronią biologiczną. Generalnie musimy ją tutaj trzymać krótko, dlatego że ona by generalnie zakończyła wojnę na Ukrainie. Wystarczy puścić do Moskwy. Nawet myśliwski, no dokładnie. A kto nagra? A nie, to ja, to ten. Ale co, kiedy, ale co nagra? To kogo pierzemy? No, agrobodzio tutaj jest chętne na wciry. Mnie te reklamy wyłączą. Nie no, Klaudia, niech cię reklamy nie wyłączają, no co ja bez ciebie zrobię? No co ty? Oszalałaś? A, wykończą. To powinno iść na żywo. O. Znowu będzie kuźwa, potem to będzie mowa, kurna, ten, klon Rafatusa, nie? Albo inny ten, jak on się tam nazywał. A grobodzio, ja też żartowałem. Nie chcę ci bić, bo odcinków nie będzie. Będą. Po prostu ty nie będziesz oglądał. Możesz, będziesz mógł jedynie posłuchać. Dobra, czekajcie, bo mieliśmy patrzeć tutaj, organoleptycznie, o. To jeszcze miodek można byłoby. No i do wygrania karton fajek. Ale rzeczywiście karton, czy kartonik, że jedna paczka, czy że karton 10 paczek? Klaudia, i znów łacha ze mnie będą robić. Znaczy bardziej drzeć, Klaudusiu, bardziej drzeć. Dobra, to po kartonie jeszcze tego miodu, cukru, oliwy i oleju. Dobra, do dwa kartony cukru, namówiliście mnie. Dreamer. Ponieważ nie masz czasu, to ja pojadę na tę ustawkę, bo i tak na liściach się skończy. No Dreamer, z racji faktu, że ty już praktycznie na emeryturze, to na pewno na liściach, no to jeżeli ty masz mnie reprezentować i walić z liścia, to ja ci dziękuję za takie reprezentowanie. To wiesz co, to tak jakby gołota kuźwa wysłał, nie wiem, no, małysza. A ten by wyskoczył z bułką, z bananem i o. Ja mechanik czatu jestem, naprawiam, daję ban. Generalnie to powiem ci szczerze, że tu ja widzę, że u ciebie to trzeba naprawić twój słownik. Te autokorekty, bo ta twoja autokorekta to wprowadza dużo zamieszania, powiem ci szczerze. Jak ty piszesz, że cię reklamy wyłączą, to ja zaczynam się bać. Thank you.
Patras, walnijcie sobie po jednym litrze rudej, potem faja i gra gitara. Znaczy, Patras, powiem ci tak. Ja nie mogę walić rudej, bo jestem w szczęśliwym związku. A faji do buzi nie biorę. Zastanawiałem się, czy to powiedzieć. Driver, powaliło cię? Na jakiej emeryturze? Rąk do dupy nie mam przyklejonych. No dobra, niech ci będzie. Ty tylko o jednym. Ja cię bardzo przepraszam, ale to... Od lat wszyscy o tym wiedzą, że na tym kanale tak jest. Także ty się nie odzwyczajaj. Tu inaczej nie będzie. Co to było? A, sushi. Uziwe, takiego zooma musiałem zrobić. A, kurczaki. Niby że trzy, naprawdę? A to sprawdźmy. O, nie wierzę. Dobry stan podał. Cześć, Litwin. Dobry wieczór. Maniakel, proszę. No, słowniki fajne są. Piszesz, że bierzesz, a wychodzi, że dajesz. Patras, Janowy to wiesz. No wiem. Agrobodzio, łapeczkę w górę pod każdym filmem daję i subika też dałem, bo jak to oglądać bez suba i like? Znaczy, bez suba i like da się oglądać, ale już byś tutaj nie napisał na live bez suba. Patras, co stępnia? To znaczy, wiesz co, powiem ci generalnie, że to ja nie wiem, czy to coś pomoże. Paweł, zbieraj lornetkę do monitora. Nie no, jak ten tablet, że to jest tablet ekranowy, no to on będzie mi tutaj robił też za ekran, nie? Jak zamkniemy cel. Ja mam tyle tych kuźwa kotlecików, aż 83, aż dziw bierze. Jak to się stanęło się? Dobra, suszy. O, Klaudia już drze papę, łapki w górę. Klaudia, powiedz mi, co... Czemu ty tak krzyczysz? Powiedz, czemu straszysz tych biednych ludzi? Bo to, że ja straszę, to ja mogę, nie? Ale to czemu ty ich straszysz? Przecież oni się ciebie bardziej boją niż mnie. Przecież powiem ci szczerze, że jak ty drzesz tą japę o łapki, to nawet ja się boję. I nie wiem, czy mam sobie wsadzić... Nieważne. Ja nie mogę, bo myszkę klikam. Bo więcej teraz na półkę wchodzi. Okej, dobra. A, bo lubisz. No to... Jest to jakieś wyjaśnienie, dobrze. Niech ci będzie, przyjmuję. Kolejny odcinek, dramat w Biedronce, sam w regały. Mateusz, ze strachu od razu dałem łapkę w górę. Widzisz, jak się ludzie Klaudia boją? Mówiłem ci, kuźwa, że tak będzie. Miałaś wziąć proszki, kuźwa, przed live'em i co? A to ty poszłaś w kimono. Paweł, a tak nawiasem mówiąc, pamiętasz, jak na ciebie jeden koleś mówił ej, a potem w subtelny dla ciebie sposób wytłumaczyłeś mu, że tak nie można? Krótko na live siedział. No bo to właśnie... Tak to jest, jak się mnie nie słucha. I
Nie wiem, czy go na tych kabatach znaleźli już. Dobra, i zasnęłam. No to widzisz. Patras, tobie jeszcze nie groziła? Cierpliwości. Maniakowe. Różne są proszki do prania, do orania głowy i inne kolorowe. Czy Klaudia generalnie aplikuje czopki? Ale nie pytaj na co. A wezmę jeszcze tuńczyka. A tak to. A tak o. O, jogurt coś stanął. Szampony. O, tyle wezmę. A zobaczmy, jak tam tabletki. Taki pusty ten regał. Co tu kuźwa stało? Klaudia, ja nadal nie słucham. O, to widzę, że tu jeszcze się na uszy rzuciło. To już tak, kurde, renta. No, truskaweczka słucha. Agrobodzio, Pabelus, Discord jest jakiś Discord, na którym można sobie pogadać z tobą w wolnym czasie. Kanał ma swojego Discorda. Klaudia, proszki do orania głowy? Mnie nie pytaj, to ja się na takich klubach piłkarskich nie znam. Ale w czopku też jest proszek. No tak, ale rozpuszcza się w na zapleczu się maniakelku rozpuszcza. Tylko niebieskich nie bierz. Ale ja czy Klaudia? Truskaweczka. Ale czasem to nie słucham. Zależy kiedy. No, nie słuchasz wtedy, kiedy jesteś zajęta. Ale czasami masz wolne. Dlaczego ja to, kurwa, muszę robić? Gdzie strój taśmy układaliśmy? Dobra, gdzieś tutaj. Która to godzina jest? O, za 10:09. Dobra. A ile live trwa? Łoty synu, prawie 3 godziny. Wiesz, Klaudia, że ja ci tego przeciągnięcia mnie kuźwa bez fajka to nie wybaczę teraz przez tydzień? Kiedy strajk kasjerów? O. Tylko tydzień? No tylko tydzień, no bo to wiesz, no później to już by mi się nudziło. O, ty si... O, klient. Nasz klient, nasz pan. Klient, 48 zł 30 groszy. Panie kasjerze, dwa papiery toaletowe, mydło, ogórka i paczkę Marlboro 100 czerwone i reszta dla pana. A, Marlborasy setki się pali czerwone. A, widzisz, a, widzisz. A. Kiedyś też paliłem. Marlborasy. Dzięki wielkie, brawa dla ciebie, zakupy już jadą.
No, parmezan, kurde. Ile ja mam tutaj jeszcze? O, to weźmy, słuchajcie, po jednej sztuce mozzarelli, parmezanu i dorzucę jeszcze jaja. Te, patrzcie, kuźwa, to już niecałej stówy brakuje, ale jaja. Pa, jaki, patrzcie, jak towar przyszedł. Patrzcie tam, na, jak towar przyszedł. Mozzarella. Przecież to, kuźwa, to, tak nie można przywozić tego towaru. No to, kto to tutaj dostał? Ja. Reklamacja. Jak tu się składa reklamacja? Co, jak to ja mam teraz klientowi sprzedać? Maniaka, komentarz został... Co? A to truskaweczko, ty tak umiesz? A co tam maniakel ci... A co ci maniakel zrobił? Co? Poczekajcie chwilę. A, to niechcąco maniakelku było, to się truskaweczce ten... To się truskaweczce paluszek omsnął, także... Co tam było niechcąco? Nie no, maniakel napisał ogólnie, Pabellus, jeszcze nie doszedłeś, to musisz jeszcze z godzinę live pociągnąć. Na spokojnie, na spokojnie. No tam się... To mysklik tak zwany był, to... Tak to jest, jak truskaweczka macza palce. Dlatego lepiej zostawiać to mnie. Kochanie. Odbanuj go, no już go... LITV i N1875. 19 zł 20 groszy. To ja poproszę loda. Litwinku, nie ma problemu, zrób sobie... Bardzo proszę, masz loda. Brawa dla ciebie, dzięki wielkie. Mateusz, kogo? U mnie wszystko działa. No bo cię odblokowałem, no. Nie tą myszkę kliknęła. Znaczy myszkę klikam ja. A truskaweczka na dotyku jedzie. Truskaweczko, nic się nie stało, zdarza się. O. No, więc właśnie. Niech trenuje dziewczyna, niech trenuje. To jest taka nasza tutaj, to bardzo jeszcze takie niedoświadczone dziewczę, taka świeżynka. Nie to co Klaudia, że ona jest tak tutaj już wytrawna i tak wyszkolona, że i tak tutaj zapracowana, że cały czas codziennie chodzi mokra. I po sprawie, oczywiście, że tak. Kanapki robię i chciałam przewinąć czata tu bach. I akurat na ulubieńca trafiło, kurwa. To jest, kuźwa, przeznaczenie. Brawa dla truskaweczki. Tak zachwalała, że maniakelek, że ulubiony, kuźwa. Jeb bana mu tam. Ja ci dam zaraz na twojego maniakelka. Ty ostatni raz, kuźwa. No. Jesteś mistrz, no. Ciekawe, czy jak nie będziesz niebieska, to też będziesz.
w formie protestu zamawiam tylko jedną sztukę. Emocje jak na grzybach. Mhm. Zobaczysz prawdziwka maślaka, jak skończę live'a. Jak kuźwa teren zaznaczyć. Też po Bellus miałem kiedyś szczęśliwy związek, ale wszystko się posypało. No widzisz, agrobodzio. No tak to jest właśnie ze szczęśliwymi związkami. Jak widzisz, to zaraz tutaj też się posypie. Akademia Ruchu Drogowego. Dzień dobry wieczór. Witam, witam. Piotr. No, no. Co? No, ty mi posypiesz? No. Żebym ja cię zaraz nie polał. Łobuziaku mój. No, no, ale hopa to albo przez żołądek do serca, albo bana by zauważył. No, to generalnie to wiesz. To wiesz. Dlatego truskaweczka stoi teraz i kolację robi. Roman. Hej, co trzeba zrobić, żeby widzieć stan produktów? Trzeba zainstalować mody. Znaczy konkretnie jednego. Na kanale znajdziesz film, w którym pokazałem, jak to zrobić, skąd to pobrać i tak dalej. O, Klaudia, właśnie głodna jest. O, widzisz. Czy ktoś mi tu kliknie dzwonka? Czy tak nie ma chętnych? Kasa taka pusta. Może ja muszę usiąść? Pani kliknie dzwonka? Nie, pani nie! To jest pani, która u nas w odcinkach to najwięcej wody kupiła. Wiktoria, hola, inglés, por favor. O, i przyszedł. O, diabeł, czekaj. Czekaj tu, nigdzie nie idź. Do ściany muszę. DIABEEU28 96 zł 80 groszy. I cyk, tablecik do koszyka. Pawle, pozdrawiam. No i diabełek, czekał, czekał, kuźwa, na sam koniec i dowalił i jeszcze wskoczył na trzecie miejsce. Tym samym zamykając, proszę państwa, cel donate'ów na ekranowy tablet graficzny. Diabełku, bardzo ci serdecznie dziękuję. No, musiałeś, nie? Musiałeś to zrobić. Brawa dla ciebie. Tak to będzie wyglądało, proszę państwa, no i teraz, no to pomoże zdecydowanie, dodatkowy ekran. A się pochwalę potem. To teraz na kamerę. Dlaczego Klaudia na kamerę? Co ty jej powiedziałeś tej Wiktorii? Przywitałem się z nią i powiedziałem, żeby pisała po angielsku. Poprosiłem, żeby po angielsku gadała. No jak, Klaudia bez marzeń nie ma życia. No, Klaudia marzy, żebym kupił nową kamerę. Bartecki, po tej aktualizacji coś nie działa, ten mod z liczbą produktów, jakiś lek na to. Znaczy, wiesz co, on raz działa, znaczy inaczej, on działać to działa, tylko raz pokazuje dobrze, raz tam troszeczkę przekłamuje, ale... No ale... Klaudia, to kamera to jest jedno, ale tutaj jeszcze trzeba ogarnąć studio, wiesz? To nie takie hop-siup, jakby się wydawało, ale my będziemy w kwietniu ogarniać studio, jak dobrze pójdzie. Więc może, może. Ale nie, no cel na kamerę nie będzie, bo będzie inny cel. Weź przy kasie czeka. To niech czeka. To on tu stanął, nie ja. Kasa stygnie.
Czekajcie, wezmę te, te kartony tutaj wrzucę. I wezmę już go, zrobię mu tę laskę i go obsłużę, kozio. A niech ma. Niech zna laskę pana. Sto 48 50. O. Panu nie zrobię laski. 71 30. Coś ty tam, Dreamer, ty żeś kuźwa tyle tłumaczył? 79 20. To se kup green screen. Dobra, no spokojnie, no tak będzie. Cześć Agniecha. Dużo przegapiłam. No, 3 godziny. Cześć Orzech. Maniakel na różowo i jednorosta dużego walniemy. Co? Trzeba było jej nie pisać, kuźwa, tylko tego, niech wchodzi, kurde, na live'a, no widzi, że inny język i bierze i po swojemu gadają. To już mogła przynajmniej po angielsku. Diabeł, mi w kwietniu podłączają światłowód 600 mega, nie mogę się doczekać. O, no, światłowody fajne są. Jak ja dzisiaj podłączę po live światłowód z tej radości, to Jezus Maria. To będzie taka przepustowość, kuźwa, że truskawka oszaleje. Zatrudni magazyniera sobie. Orzech, ja ci polecam najpierw pooglądać, popatrzeć co jest, a potem pisać. I to się nazywa rekonesans. O. Większość naszych modów ma aktualizacje, pisze Piotr. No widzisz. Truskoweczka, straszysz, czy obiecuję? Oczywiście, że obiecuję. Czy ja ci kiedyś czegoś nie obiecałem? Cześć, Kaczok. No i dogadani. No ba. O, truskaweczka się podlizuje, jaką mi kurczę kolację machnęła. Ludy. A Maja za nią i już za talerzem idzie, kuźwa. To jest dopiero pies myśliwski. Czy to już jest koniec, czy coś jeszcze będzie tu? O, ten patała chodzi. Coś robi. Ale coś marnie, powiem szczerze, ten, na tym koncie. Tak pamiętam, że chyba trochę, no nie wiem, tak inaczej trochę było. No już makaronu nie ma. Ej, żeś ty, synu. Hmm.
Stówę będziesz diabełku płacił za te 600 megabitów na sekundę? Ale to z telewizją jakąś? Ja dwóch magazynierów zatrudniłam. No i masz 180 w plecy. Mateusz, to dużo, bo ja stówę płacę za 1000 megabitów z telewizją. No, no to pytanie tylko gdzie i od kogo, nie? Radek, Redstoker od 3 godzin bez przerwy pracuje? Nie, co ty, kuźwa, od 3 godzin bez przerwy to ja. Ale, że mi ukochana zrobiła przybyszą kolację... I czas zjeść, minęły już 3 godziny, to czas odpocząć, proszę Państwa. Na 6 minut temu został opublikowany odcinek z regularnej naszej serii Supermarket Simulator, także zapraszam do oglądania. I dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszego live'a, za obecność, za wszystkie łapki w górę. No i dzisiejszym donatorom bardzo serdecznie dziękuję za fajną walkę, no i za zamknięcie celu na tablecika. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.